kamerą, taka mówi, dostała kamerą. No i za nim kamerą dostała ktoś, ktoś rzucił, cisnął kamerą w nią, no. Tak się nie robi, ale jak ktoś robi coś na hama, jak ktoś robi coś na siłę, to jest przejawem głupoty, absolutnej braku kultury. Na hama mama. Proszę Państwa, te czasy jakby się skończyły na hama, ale wciąż jest. No i co na to, i co wy na to, i co wy na to. Mówią, że Polak głupi i tak chyba będzie, i tak chyba. Bo to koło tego Sejmu Polskiego kręci się od czasów Jana Kochanowskiego, gdzie oni wtedy też tylko o sobie myśleli, to Szydło pięknie też powiedziała. Myślicie tylko o sobie. Czas się zainteresować wszystkimi, podzielić na równo. No to wiadomo, że jak teraz komuchom zabrali, to co się Państwo dziwią, że Krystyna Pawłowicz trenowała biegi, ostatnio założyła do Sejmu Trumpki i przyszła w dresie, proszę Państwa, że będzie trenowała biegi. No na pewno jej się to przyda z korzyściem na społeczeństwo. Ale proszę Państwa, trzeba się dzielić. Nie wolno tak jak Mareczek. Pięć chowków, stary dziad i po prostu FK mówi, to największy żebrak na świecie to jest Mareczek. Ja mówię już nawet większy. Dlaczego chcecie zmiany, która ograniczy możliwości dzieci, szczególnie z mniejszych ośrodków i ze wsi? To, co nie podoba się opozycji, a także części środowiska nauczycielskiego, to likwidacja gimnazjów. Czyli widzicie Państwo, na święta mamy no niestety takie wiadomości z kości na ości. Minister edukacji w rządzie PO-PSL Krystyna Szumilas tak. Zarzuca obecnej minister Radio Conchita. I proszę być z nami, proszę na święta słuchać Radia Conchita. I będziemy już nie potraficie Państwo liczyć. Otóż przed naszą zmianą, przed wycofaniem sześciolatków, dzieci uczyły się od piątego roku życia. I uczyły się tak no jak po prostu kontant. 12 powie mężczyzna, kontantę, powie kobieta, już tak mówię, to jak kobieta robi, jak chłopu na mierzy, bo może nam da się spuścić, co jak Zida Grabowska z Ameryki przyleci, może przez ten język francuski, da się spuścić, jak Zida Grabowska, bo słyszałam, że ją bardzo wzywa tu Krystyna, już pokonana przez los. Będzie umierała, chyba czy na wózku, czy głowa u niej wisi, na skórze, nie wiem jak to, czy jak ona tam się czuje. No. Strasznie ponoć, ale wzywa Jadwiga Grabowska na litość boską. Może te nasze szlachcianki udało się pani minister Zalewskiej i francuskie ciebie jeszcze skuszą tutaj do Polski. Ale udało się skutecznie. Wcale udało się zniwelować miejsca w przedszkolach dla najmłodszych dzieci. Państwo macie historię Jadwigi Grabowskiej, wszelkich bab, które tą Kryśkę obżarły jej mięso i ona była kiedyś gruba.